Przeprowadziliśmy się i jak na razie wygląda to w ten oto sposób, czyli mamy totalny rozpierdziel. Idę teraz do pracy i tak naprawdę po pracy się tym zajmę. Wczoraj bardzo późno się przeprowadziliśmy, od razu poszłam spać. Powiem wam szczerze, że chciałam dzisiaj wcześniej wstać i to zrobić, ale nie miałam siły. Jeszcze przed pracą. Szkoda, że to jest środek tygodnia właśnie, bo to nam trochę utrudnia robotę. No i tu też mamy na razie tak naprawdę powrzucane jak leci. Wróciłam właśnie z pracy, dosłownie sekundę temu weszłam do domu i zabieram się za ogarnianie. Jest całe mieszkanie zawalone. Byłam jeszcze w Pepco i kupiłam... Pokażę wam, co kupiłam tak na szybko tutaj na podłodze. Takie do sztućców, bo tutaj nie ma. Wzięłam takie małe, bo mamy tutaj takie, widzicie, dość małe szafki, że większe by się nie zmieściło. Ponadto wzięłam dwa takie fajne pojemniki na przyprawy. Stwierdziłam, że fajnie się sprawdzą, żeby tak sobie tutaj posegregować. Wzięłam takie dwa, od razu wam powiem ceny. To kosztowało 8 zł. A to kosztowało 4, więc totalne grosze. I na koniec wzięłam jeszcze taki dyfuzor do mydła, do łazienki. Taki na szybko, na razie pewnie kupię coś lepszego, ale po prostu żadnego tu nie było, więc stwierdziłam, że wezmę chociaż taki zastępczy na ten moment. Biorę się za organizację kuchni, bo wiem, że mi najwięcej czasu to zajmie. I lecimy z organizacją mieszkania. Zapraszam na film. Dobra, pokażę wam, jak to się teraz prezentuje i jak na razie zrobiłam tak. Tutaj powkładałam sobie drewniane łyżki, noże, no i tak jak możecie zobaczyć, może tak wam pokażę, będzie lepiej widać. Łyżeczki i tutaj do tyłu wzięłam te wszystkie rzeczy, które wiecie, jak się tak wysuwa, to aż tak tego nie widać. Czyli jakieś tam otwieracze do wina, do słoików i tak dalej, obieraczki. I tak wygląda ta pierwsza szuflada. Druga szuflada wygląda tak. Myślę, że jak na razie całkiem spoko zorganizowałam te przyprawy i naprawdę te pudełka się sprawdziły, więc polecam wam je, bo dzięki temu można naprawdę fajnie to poukładać, odnaleźć się, poukładać jak się chce. Ja na przykład ułożyłam to w takiej kolejności, trochę krzywo to jest, ale fajnym sposobem jest też przycięcie, jak już macie otwarte i po prostu delikatne zwinięcie tych przypraw. Tutaj mam przyprawy, które używam najczęściej. Tutaj mam na przykład przyprawę do danych rzeczy typu do ziemniaka, do kurczaka. Tutaj mam wszystkie takie gotowe fiksy. A tutaj mam przyprawy słodkie, czyli na przykład cukier wanilinowy, cynamon, jakiś proszek do pieczenia, tu mam jakiś kisiel. No i tak to się prezentuje na razie. Jak widzicie, mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, już nie wspominając w ogóle o całej reszcie. Nie wiem za bardzo, jak zorganizować tą szafkę. Na razie zrobiłam to w ten oto sposób. Jestem w trakcie robienia tej, także pokażę wam potem efekt końcowy. ten stolik. Tu czy jednak go tu zostawić? Tu jest fajnie. A tu co postawimy? Nie ma co za bardzo teraz. No. Czekaj, myślę co to sobie. Ale fajnie, ten stolik mi się wydaje, że tu lepiej wygląda niż tu. Albo możemy jeszcze postawić stolik tu. Gdzie? Tu. Krzesło? Dwa. Gdzie? Nie, tak stolik przy toalecie, nie. Nie no, tak słabo, bo ten telewizor. Ale jest gigant, nie? Ten stół? Ja to za mocno teraz przesunęłam. Ten stół to jest mój priorytet, bo to będzie pierwsza rzecz, którą będzie widać, gdy będzie się wchodziło do mieszkania. Jest to chyba największy mebel w całym mieszkaniu. I na pewno będzie tutaj ta przepiękna tacka z Pepko, nie, z Action za dychę. I ona już nada takiego fajnego efektu. Jeszcze nie mam pomysłu na ten stół, ale muszę coś wymyśleć. Będzie piękny. Musi być. Byłam jeszcze w Action, od razu po pracy. Kupiłam tyle fajnych rzeczy, że stwierdziłam, że wam je pokażę. Będzie to taki trochę dłuższy jesienny haul, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja sobie zrobiłam naprawdę szybką fryzurę, dosłownie związałam szybko włosy po pracy. Moja tradycja, że ja zawsze jak wracam z pracy, pierwsze co robię, myję ręce, przebieram się w jakiś t-shirt i związuję włosy. Więc tak, kupiłam tyle jesiennych rzeczy i jeszcze moja siostra na dodatek wysłała mi, jak była w TJ Maxie. Widziałam, że też mnóstwo rzeczy jest w Primarku na jesień, ja już oszalałam, słuchajcie, jest tyle rzeczy typu jakieś piękne dynie, świeczki o zapachu dyniowym, o jakiś zapach jakiegoś ciasta dyniowego i tak dalej, także na pewno jeszcze się wybiorę do tych sklepów. Na pewno jutro jadę do Primarka i popatrzę jakieś fajne rzeczy jeszcze do mieszkania, więc przedstawiam. Ogarnę jeszcze tak, jakbym chciała, żeby wyglądało to mieszkanie i zrobię wam potem home tour. Więc mam nadzieję, że spodoba wam się. I zacznę od pierwszej rzeczy, do której wiąże się to wszystko tak naprawdę. Wzięłam taki wianek i ten wianek będzie pięknym jesiennym wiankiem, który będzie wisiał u mnie na drzwiach z przodu. Chciałam zrobić taki z kartonu, ale moja mama powiedziała, że to się nie będzie trzymało, więc na szybko, dosłownie jak Maciej już był przy kasie, sięgnęłam po to. On kosztował niecałe 10 zł. I teraz patrzcie to. Trzeba być kreatywnym, więc mam taki wianek. Nie dostałam sznurka, którym bym to wszystko obwiązywała. Mój klej jest za słaby, więc mam nadzieję, że coś wymyślę. Ewentualnie kupię sobie ten pistolet, ten klej taki. I kupiłam liście, które będę przyklejała na ten wianek. Ponadto kupiłam jeszcze więcej liści. Takie liście kosztowały około 4 czy 5 zł za jedno takie opakowanie, tu jest 25 sztuk. Były różne rozmiary i kształty, ja wybrałam wszystkie jednakowe, tu wzięłam tylko jedne takie duże liście. Więc wzięłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich opakowań liści, w tym kilka dla mojej mamy, która też będzie robiła wianek na drzwi jesienny. Więc mamy liście, ale jak są liście, to musi być więcej innych dodatków. Więc mamy takie piękne, nie wiem co to jest, mieszanka jagód. I wygląda to w ten oto sposób. Wzięłam takie, ale to są takie, wiecie, standardowe, które też się dodaje do jakichś zimowych wianków i zimowych dekoracji, tak mi się kojarzy. Wzięłam też takie a la dynie, trochę mi to takie malutkie dynie przypomina, więc mamy tutaj o takie coś. Wzięłam też takie jabłuszka, bo to mi się też skojarzyło z taką królewną Śnieżką, z takim jesiennym klimatem, nie wiem czemu. Myślę, że do takiego wianka też mogą się fajnie sprawdzić. Wzięłam jeszcze takie żołędzie. Wzięłam chyba dwa takie opakowania, tak? Jedne dla mnie, jedne dla mamy. Wzięłam też ostatnio sobie takie dynie, kto nie widział, to stwierdziłam, że pokażę. To już wzięłam wcześniej. Wydaje mi się, że pokazywałam w poprzednim filmie, ale stwierdziłam, że pokażę, jeśli jednak znalazły się jakieś osoby, które nie widziały. Ostatnio też upatrzyłam sobie Pampas Sylwii. Nie mam pojęcia, co to jest. Znaczy, ja ogólnie na to mówię zboże. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. I chciałam kupić 3 takie bukiety. Jeden kosztował 10 zł czy 13, coś koło tego. I dzisiaj wzięłam ostatni, nie było już ani jednego. Dosłownie sięgnęłam ostatni, żeby nikt mi go nie zwinął. Gdzieś pomiędzy jesiennymi liśćmi. I mam. Wsadzę do wazonu, będzie tutaj przepięknie to wyglądało. Jestem przekonana o tym. Do tego wzięłam jeszcze taką dynię, która naprawdę fajnie mi będzie tutaj pasowała. Ona jest taka trochę zielonkawa, trochę szara. Ciężko powiedzieć, co to jest za kolor, ale bardzo mi się spodobała. Dodatkowo do tych mniejszych dyń będzie fajnie wyglądała. Wzięłam też takie ala poziomki, czy coś, czy jakieś, nie wiem co to jest. Poziomki mi to przypomina. Pokażę, żeby wyostrzyło. O, tak to wygląda. Wzięłam jeszcze takie jeżyny. To się chyba jeżyny nazywa bardziej. To jest po prostu napisane żelazo? Tak jest napisane, nie wiem dlaczego. Tak to wygląda. Te są przepiękne według mnie. Naprawdę fajnie wyglądają. Wzięłam jeszcze coś takiego. I drugie jabłuszka. Także tyle, jeśli chodzi o jesienne dekoracje. Teraz Wam pokażę, co dodatkowo kupiłam do domu. Tak jak Wam wspomniałam, ten wianek. Ponadto kupiłam wieszaki, które kosztowały około 8 zł, więc naprawdę spoko cena, wydaje mi się. 10 sztuk. Zabrakło nam wieszaków. Mamy też ten problem, że mamy tylko jedną malutką szafę z półkami, gdzie możemy pokładać rzeczy. Maciej wziął 2 półki, ja chyba 4 albo 3. Tak wszystko wciskałam, że to jest dramat. 3 torby do wstawienia na Vinted, także wezmę się za to w niedzielę, bo w sobotę jeszcze idę do pracy. I kupujcie ode mnie, błagam, żebym się jak najszybciej tego pozbyła, bo nie mam gdzie tego trzymać na tym mieszkaniu. Stwierdziłam, że powystawiam wszystko za 5, 10, 15 zł, żeby jak najszybciej się to sprzedało. Jak zwykle rozładował mi się aparat, więc kończę moje nagrywanie, musiałam go troszkę podładować. I pokażę Wam totalny hit, który udało mi się dorwać właśnie w Action. I jest to taki ręczny blender. Kocham to. Ja mam taki zwykły blender, ale na przykład jak miksuję zupy, to jednak wygodniej mi będzie takim ręcznym, z tego względu, że do tamtego drugiego nie można wrzucać gorącej zupy, a tutaj zawsze sobie można wszystko zmiksować. Tak on się prezentuje i słuchajcie, on kosztował 40 zł, więc śmigajcie do Action, jak chcecie kupić sobie taką rzecz, bo ja na przykład uwielbiam zupy krem i nigdy nie lubiłam czekać, aż one wystygną. Tutaj mam bardzo duże ułatwienie. I teraz muszę pomyśleć, co Wam jeszcze nie pokazywałam. Musimy jeszcze dokupić jedną szafę, bo się nie zmieścimy niestety w tą. I na pewno szafa będzie stała albo za mną, a stolik tam. Tak zresztą widzieliście, jak ja wczoraj kombinowałam z tym stołem. Na razie go zostawiłam tak jak w tamtym mieszkaniu. A kupimy sobie chyba taki słupek, taką szafę słupek z półkami i postawimy tutaj koło RTV-ki. Tak myślę, jeszcze nie wiem do końca. I teraz Wam pokażę absolutny hit. Tak jak Wam wspominałam, ostatnio w Pepco kupiłam, wczoraj chyba, szary dyfuzor taki. Jest ok, ale jak zobaczyłam ten Action, od razu wzięłam. Zobaczcie, on jest taki marmurek. Nie wiem, czy to będzie widać. Trochę mi tutaj przyświetla. I jest takiego kamienia jakby, dodatkowo ma czarną tą rączkę. Super będzie wyglądał. I do tego wzięłam taką mydelniczkę, także z takiego marmurku. No jest przepiękna i położę sobie tu mydełko. Chcę sobie z łazienki zrobić takie domowe spa maksymalnie jak się da, więc no to jest przepiękny kompleks, strasznie mi się podoba. To kosztowało około 15 zł, niecałe, 12 chyba. To było troszkę tańsze, nie wiem dokładnie ile, koło 10, może trochę mniej. więc naprawdę za tą cenę superancko. Pokażę wam ostatnią rzecz, którą kupiłam w Action. I są to takie pojemniki na przyprawy. Tak jak widzieliście, ja wczoraj sobie segregowałam wszystkie przyprawy, a jednak chciałabym mieć większość w takich pojemnikach, więc na pewno mi się sprawdzą. Za 3 takie pojemniki zapłaciłam chyba 10 zł niecałe, więc naprawdę spoko. Za te wszystkie rzeczy w Action zapłaciłam 120 zł, 130 zł, coś koło tego, więc wydaje mi się, że jeszcze nie ma tragedii. Troszkę kupiłam, więc naprawdę się bardzo cieszę. Teraz biorę się za obiad, bo Maciej pojechał mieć auto, a ja w tym czasie stwierdziłam, że sobie tutaj trochę do was pogadam. Chcę ogarnąć też ten stół, bo nie ogarnęłam go w dalszym ciągu, nie wiem jak to zrobić. Na pewno pójdzie tutaj to do takiego wazonika, gdzieś tutaj był taki ładny właśnie w tym mieszkaniu. Albo ten złoty położę, o, ten mój przeźroczysty z tą złotą obramówką, będzie idealnie pasował na to moje lustro. Na to. I myślę, że to bardzo fajnie będzie wyglądało. Chcę sobie tutaj dołożyć świeczkę z Twinkle Candle, którą specjalnie kupiłam. Dzisiaj nawet wypróbowałam odświeżacz powietrza w łazience właśnie od Anjax i sprawdza się rewelacyjnie. A świeczunia czekała na nowe mieszkanie, jeszcze jej nie odpalałam, więc jestem bardzo ciekawa. Wczoraj jak ją na chwilę otworzyłam, Maciej mówi, co tak ładnie pachnie, a ona została tylko otwarta, więc nawet jej nie zapalaliśmy. A już dawała czadu, także naprawdę trwałe są te świeczki. I w następnym filmie pokażę wam już nasze mieszkanie, a za 2 filmy chcę stworzyć taki naprawdę jesienny klimat już pomału, bo już będzie wrzesień. Chcę udekorować sobie mieszkanie na święta, już o świętach myślę, na jesień i dodatkowo chcę zrobić ten wianek DIY, więc na pewno wam to też pokażę. Trochę ozdób robionych ręcznie, trochę kupionych. I razem sobie stworzymy w moim mieszkaniu taki jesienny klimat. Nie mogę się doczekać. Na pewno wam to nagram. I z tego miejsca dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I buziaki, do zobaczenia w kolejnym już niedługo.